Witajcie, ja jestem Papier 96, a to jest World of Tanks, trzeci odcinek z ubiegłotygodniową przerwą na Painkillera. Wracamy teraz z powrotem do tej białoruskiej gry. Tak, nie mylić się, gra pochodzi z Białorusi, czego naprawdę czego świadom jest naprawdę niewiele osób. Więc zobaczcie, jak świetne gry potrafią robić nasi wschodni sąsiedzi. No ale nieważne, nie o tym się rozwodzimy. Co się zmieniło od ostatniego odcinka w World of Tanks? No więc co? No tak, wszyscy czekamy na czołgi Made in China. Chiny wchodzą wszędzie, nawet do gier. Od II wojny światowej. No co, tu możemy cię zobaczyć, no to jest akurat M10 Wolverine. Ale na chwilę wróćmy do naszego Sturmgeschütze. Ponieważ, mianowicie, jak już wspominałem kilka odcinków wcześniej, mam zbadanego Jagdpanzera 4, no i obecnie potrzebuję na niego 910 tysięcy. I mam taki cel. Razem z wami, widzami i obserwatorami, będziemy śledzić moją ścieżkę na Jagdpanzer 4. Mamy obecnie 82 tysiące. Ten czołg po zamontowaniu najsłabszego działa. A już mam 50, ale zamontujmy najsłabsze działo, żeby to zostało. I sprzedajmy. I ten czołg jest warty 200. No to tutaj szybka matematyka. I wychodzi nam około 270 tysięcy kredytów. Czyli brakuje nam jeszcze około 270, to jeszcze brakuje nam 700 tysięcy, 700 tysięcy, to naprawdę jest potężna ilość gotówki. Dlatego nie tracimy więcej czasu i jeszcze tylko zrobimy taki mały myk. Hop, hop i już, akceptuj. No i ruszam do bitwy, oczywiście Deutsche Stil, bo bardzo lubię Stuga, popularnie znanego, zwanego. No więc tak, macie, no tak szacując to, żeby uzbierać te 700 tysięcy kredytów, to potrzebowałbym około, tak, tutaj będzie 140, około 150 do 180 bitew. Czyli tak średnio musiałbym, no, niecałe 5000 kredytów na bitwę zarobić. Co, no, bo, okej, okay, no i co, to jest capture the flag. A ja bym sobie tak od tyłka strony sobie ich bym wziął. No to toczmy się w kierunku naszych adwersarzy. Nie, nie. Czyli będziemy sami. Zaczęliśmy się w tym pięknym kraterze. Wróg jest niedaleko, wiem o tym, czuję to gdzieś tam. A szybciej mi tą cięcie. O, Cromwell, o, te 50, o nie! I hate czołgi lekkie. To jest największe. Waf! A, bym się dał. Dostałbym kopniaka od artylerii. Zad, to bym się nie pozbierał. My się cofniemy i wykręcimy się w tym kierunku. Kamper. A, toczymy się. KW1S. O, jaki piękny. A, kurde, pudło. No, w moim kierunku. Weszło. Podpaliliśmy go. Okej. To 50 samochodów z tej strony. Dobra, nie gonimy go. Musimy cofać. Cofamy, bo na tyłach wiem coś. Wyskoczymy zaraz coś obrzydliwego, właśnie. To jest coś obrzydliwego. Okej, okay. O, M3. I see you. Bach! Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał. Chyba Hebi. Dobranoc. Wykończyliśmy go. Charlie.
No, dawać mi tutaj tego radzieckiego komunistycznego kawałka. O, tam jest, pięknie. To był twój ostatni raz. Wiedziałem, że ten komunista. Dobrze, no to VKP 80 VKP. VK3001P, zdziałem 88 mm. I co was to interesuje? No dobra, coś trzeba konkretnie. Panzer 4S. Gdzie jesteś? O, tam jest. To jest Panzer 4S. Dodany po aktualizacji 8.1. 8.1 czy 8.2? 8.8.0, przepraszam. Tu ja tego wywalę. I tak. Czemu trzeba czekać? I czemu IS? O, jest, dobra. IS się wczytał i możemy ruszać. A, na Krzywy Ryj przez lotnisko pójdziemy. A w tym tygodniu przed Far Cry, czujeczka. Ale najprędzej zagości on u mnie na półce mojej kolekcji gier dopiero w przyszłym roku. Cóż, na kurwę finanse nie wpływam, bardzo trochę. No i co, no. Black Ops też wyszedł niedawno. Tutaj mi ktoś truluje, ale dobra, nie mam teraz czasu, teraz nagranie będę podpisywał. Ale mnie tu. Chwila, dobra, to się zaczają ze skałą i zaraz. No już jestem, no ale nieważne, nie wiem co to było. A my idziemy dalej do przodu. Toczymy się z szalonym tempie 22 km na godzinę, co nam daje niesamowitą przewagę w radarze. Toczyć się szybciej wypadałoby, ale to się toczę, ale się nie toczę. A schowam się za radarem i zobaczę, co zrobię. Tak jak sądziłem. Ale nieważne. Pierwsze uderzenie powinno wytrzymać. Radar jakiś tam. Co jeszcze? I rozjechaliśmy to. Historia małego czołgu, który rozwalił wszystko. O, jest! Ha! Nie! Syf kiła i mogiła normalnie. I się zajebę z linii strzału. Nikt mnie teraz będzie tutaj jakoś próbował. Zrobił coś, a ruszył się. A jakby tak zatrzymał się chociaż na chwilę, jakbym tak władował w zad. Taki piękny 88. Ale czajcie taki szkret dwa pociskami i zeżar 300 punktów. Healthy points. Ach! Jak to rykoszet? Już to pancerza nie ma. Teraz pytanie, czy nawróci, czy będzie uciekał wzdłuż linii tego. A raczej będzie uciekał wzdłuż. A, będzie uciekał wzdłuż lotniska. Ja się tutaj przyczają, tutaj zaraz będą niezłe manewry. O, samo leci samolocik. No, to tak a propos World of Warplanes. Grałem w beta testę i gra jest niegrywalna. Nie spodobała mi się. A za niedługo wychodzi World of Warship. Będzie taka triada wargamingowa. Oczywiście byśmy zaraz wszedli jakiemuś grubasowi. Jak się zajmiemy tym dziadówom? Ach, nie trzeba. To wejdziemy jakiemuś tłustemu hamburgerowi na tyłek i zapakujemy mu pewien pakiet wspomnień z dzieciństwa. Dzień dobry. Haha! Po mnie! Tak! Tego mi brakowało! Teraz się schowa, mi się będzie ładowało, on się wychyli, dostanę w czambo. I zaraz będzie boom. Haha!
No, tyle właśnie tego było. To co, no to jeszcze jedna bitwa i kończymy ten, bo to jest żenujące. No, i czym teraz? Uwaga, teraz zamykam oczy, magiczne losowanie palcem po pulpicie. Jeszcze prawo, lewo i jest! A13. No to, to będzie chyba miły akcent, gdy dostanę w dupę siedząc w lekkim czołgu z 40-milimetrowym działeczkiem. No i teraz będzie się ładowało. Będzie się ładowało, a ja będę walczył z KW i z Hetzerem i mają artylery, więc nie będę na kampić, zresztą tym tak się nie da kampić i bym se pośpiewał, co bym sobie pośpiewał. I need credit, credit, nie, motyw znany, coś innego. Nie, no jakieś pieśni patriotyczne nasuwają mi się na myśl, ale to co zupełnie niestosowne co do tutejszych warunków, gdyż siedząc w brytyjskim czołgu chwalenie 3 maja i jego konstytucji byłoby niestosowne. A i tak konstytucja 3 maja ma wielu przeciwników, jak i również wielu zwolenników. Zresztą obecnie nie obowiązuje, więc co to było? Haha. To był taki gonitwa myśli historycznych, niehistorycznych. Ponieważ toczmy się do wody i BUM! Utang. Ubot, uban, utang. Utang, utang, jaka głupia nazwa, słowotwórstwo, very well. Toczmy się dalej. O, i tam już widzimy naszych przyjaciół z rzeki. Można by nazwać ich przyjaciółmi z Zabugo, chociaż nie. Jaki scout, ja pierniczy, jak pięknie mu to poszło. Cały team, Jezu Chryste. Jak mu się uda, to będzie miał medal gwarantowany. To co, w Churchilla? Ha. Do licha nie przebiliśmy pancerza. No. I to mnie w ogóle nie dziwi. Ale to jest Churchill. Uważany jest za najbezpieczniejszy, w szczególności najwięcej. Tak. Ach, poszło w las. Wycofać się na bezpieczniejsze pozycje. Ajajaj, pod ostrzałem jesteśmy. No tutaj jest kwestia tego typu, byleby nie wpaść pod oko artylerii, bo jak artyleria to jest, to już żegnaj Johnny. Aha, coś jakieś lagi mnie tutaj łapią. Ops, chyba wy nie celuję. Chyba się mam pora zejść z linii strzału. Teraz szybko wykręcić. O, Churchill, Churchill. Tak, spłonął! Spłonął w ogniu piekielnym swojego paliwa. Gąsienica uszkodzona. Może się zerwać w każdej chwili. Co mnie uszkodziło? Arty, 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 ach, arty. Piekielna artyleria. Bóg wojny. O, właśnie, tu jest problem. Czołem do niego, czołem i się zjeżdżamy, i zjeżdżamy, czołem i zjeżdżamy, czołem i zjeżdżamy, czołem i zjeżdżamy, spokojnie. Hetzer, Hetzer na pozycji, on tam siedzi w tych krzakach. Niemożliwe. Kurczę. Dobra, i w dół, i w dół, i w dół, i w dół, 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 jechać, 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 dobra. Dobra. Okej. Dostał. Się cofamy. Okej. Teraz się można wychylić. Schować się, dobrze, dobrze, spokojnie, spokojnie. Te 50... Te 50 się upali. Okej. Ach, nie to.